W pierwszej kolejności chciałam Tobie pogratulować, jeżeli chodzi o uzyskanie dzisiejszej nagrody przez Biuro Detektywistyczne Rutkowski podczas Dnia Kobiet Sukcesu w Szczecinie. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Czy spodziewałaś się tej nagrody? Nie, nie spodziewałam się, ale jest mi bardzo miło. Spotykamy się tutaj w Szczecinie z dwóch różnych okazji. Pierwsza okazja to wiadomo, to jest ta, o którym przed chwileczką wspomniałem, odebranie nagrody. A druga okazja, z tego co wiem, przeszłaś metamorfozę w jednej z klinik medycyny estetycznej. Czy po raz pierwszy taką metamorfozę miałaś okazję przejść? Tak, po raz pierwszy. Jestem bardzo z tego bardzo zadowolona, wypoczęta i zrelaksowana. Jak tobie udało się pogodzić obowiązki zawodowe właśnie z tym życiem osobistym, aby jednak te kilka dni móc poświęcić tylko sobie? No tutaj dzięki mojemu Krzysztofowi dał mi 4 dni urlopu i mogę tutaj się cieszyć i razem z wami spędzać ten dzień. A jeżeli chodzi o twoje maleństwo, jeżeli chodzi o dzieci, z kim one zostały? Dzieci zostały z babcią, ale też moje maleństwo, nasze trzecie dziecko to jest Biuro Rutkowski. Zawsze podkreślamy, że no jest dla nas coś bardzo istotnego i też tutaj przyjeżdżam nie tylko na tą metamorfozę, ale także, żeby się podzielić właśnie na to dzisiejsze spotkanie, co my robimy i jaka jestem naprawdę. Więc jestem z moim trzecim dzieckiem cały czas tutaj ze sobą i też o nie dbam, żeby inni może, którzy nie wiedzą, jak wygląda moje życie, nasza praca, żeby też się podzielić. No właśnie dzisiaj miałaś rzekę wywiad podczas Dnia Kobiet Sukcesu. O czym dzisiaj opowiadałaś, powiedz naszym widzom? Opowiadałam o tej prawdziwej Mai, taka jaka jestem naprawdę, jaką bym chciała, żeby poznali mnie ludzie, bo tą stronę, tą moją prawdziwą twarz znają tylko najbliżsi, klienci, moi rodzice, moja rodzina, a bym chciała, żeby szersza publika poznała, no bo niestety media jako inną osobę mnie przedstawiają, myślę, że no nie wiem, co dzisiaj myślisz, kiedy posłuchałeś właśnie, jak wygląda moje życie, moja praca. No, znając różne publikacje na różnych portalach, oczywiście zgodzę się z tym, tak jak ty w swojej ostatniej książce, między innymi Biznesowej Inspiracji Polek na świecie 2, właśnie mówisz o tych mediach, że media zazwyczaj tylko twoim partnerem tak naprawdę interesują się, a jeżeli chodzi o ciebie, to jesteś, jak sama powiedziałaś, że byłaś ponoć postrzegana jako pusta lala. Moim zdaniem jednak tak nie jest wcale. Natomiast zadam tobie pytanie, co takiego jest w tobie, że kiedy masz tą lub inną prelekcję, jednak potrafisz ruszyć serca danych słuchaczy, danych widzów. Myślę, że tak dzisiaj było? Myślę, że tak. To bardzo się cieszę. Wiesz co, jestem sobą. Myślę, że poruszam serca osób, które spotykam, którym pomagam i taka jestem. No niestety nie wiem, dlaczego tak media promują niektóre nieładne rzeczy i tak zniekształcają, bo myślę, że jestem osobą wartościową, a często brak wartości jest promowany w Polsce i w naszych mediach. Ja zawsze zakładałam, że ja wiem, jakie mam wartości, komu ja pomagam, łzy tych kobiet, które się przytulają do mnie, które straciły dziecko, kiedy razem jedziemy na sekcję zwłok, kiedy już są rozkładające zwłoki, kiedy na przykład słyszę od mojego agenta, że ta matka nie może zobaczyć tych zwłok, bo są w opłakanym stanie, a ja muszę ją przekonywać, że tak, ładnie wygląda, że było wszystko ok, że był ubrany w garnitur, potem ją psychologicznie jakoś pracuje nad tym i mówię, że było inaczej, bo był cały w bandażach, cały pocięty, albo że zostały tylko kości, bo rodzice się pytają, no takie straszne rzeczy, a czy miał oczy? Trudno w takich momentach powiedzieć, kiedy są zgnite oczy, nie ma nosa i czasami wyłowione z morza zwłoki wyglądają jak nie człowiek.